Witam serdecznie, Mariusz Pokowski, Filipiny, Carmen Bohon. Życie na Filipinach, w rajskim kurniku, Bandon. Przystojniach, to może nam butelki znieść. Vanessa, gdzie ty tu jesteś? Tu. Vanessa, powiedz cześć. Cześć. No. Cześć wszystkim, Vanessa. Wszystkim. Tak jest. Mamusia. Oli. Danika przed chwilą miała torbę na głowie. Nie wiem dlaczego ściągnęła, chyba dla filmu. Tajfun mamy cały czas. Wieje, pada deszcz. Zrywa się taki silny wiatr. Non stop leje. Znaczy non stop. 15 minut pada, 2 minuty nie pada. I tak na zmianę. Zostajesz w domciu, co? Szpaczek? Tak? No. Bye bye baby. O. Danika musi jakieś warzywa kupić i... Coś jeszcze mamy. Where are we going, Carmen? Ha? To get water and vegetables, yeah? Wodę, warzywa. Ja jeszcze muszę jedną sprawę ogarnąć. A, jak wrócę, to porozmawiam z wami trochę, powiem wam, znaczy. Tydzień temu porwali chłopaka na Filipinach, na wyspie Mindanao, Amerykanina, no i odniosę się trochę do tego. Dosyć ważny temat. O, zagubiony kurczak. Lost in paradise. Gotowy? Można iść. Kamerę muszę schować. No, taka pogoda do niczego, powiem wam. Przyszliśmy na market zakupy zrobić. Jakieś warzywka, jajka. No i do domku. Tajfun nawet tu pozamykane niektóre stanowiska. Bo jak tu ślisko jest, jak na łyżwach czasami można pojechać. Monika mango kupuje. Eggs we have, Danika. Wait, tell me, Kena, of quality when it's in the seat. Moment in the quality that was the owner. How much? Like how much? 40. Can I get mine? What's your phone? Can I have 150 or let me know? 150. On pojechał rano. Jak robią? Jadą rano na plażę, zbierają małże. Potem z tymi kubłami na market sprzedać. One box is 40, yeah? 50. Jedno taki kubełek, no. 50 peso. Czyli jakieś 3,5 złotego. Ha? It's heavy. Yeah. That's what I'm talking about. To bring all this market, it's heavy. Zawsze jak jest tajfun, brzydka pogoda, to po prostu nie jeździ się na połowę, no nie można. I popatrzcie, ryb nie ma w ogóle na markecie. Hello. Jesteśmy już w domu. Sami widzicie, taka pogoda. Cały czas leje. Chyba 18 października albo 17 tego miesiąca na południu Filipin, w Cebuco, niedaleko Zamboanga, na Mindanao został porwany vloger amerykański. Facet mieszkał tam wśród Filipińczyków.
muzułmaninów, trzeba podkreślić. Is the family worried? They're just scared. They're like, they want to keep me in like a little box so that like, so that they keep me as safe as possible. And then they, by doing that, they feel like they're keeping themselves as safe as possible too. I don't really know like what would happen if somebody did come try to, like, somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me, or would they just sit there and watch? Because it's gotten to the point where I've been here for so long that people are, like, have become normalized for me in this area, especially the family I'm living with, and I just don't know. Like, I get mixed feelings, you know? So it's kind of, I'm at that point where that's how I feel. So it's not good. Zamieszkał, nagrywał swoje codzienne live streamy, robił vlogi, pokazywał swoje życie, coś podobnego do tego, co my tutaj robimy. Dzielił się z ludźmi informacjami, ile zarabia, pożyczał pieniądze na procent, prowadził sklepik ze swoją żoną, ożenił się z muzułmanką. Rodzina starała się go zabezpieczyć, jak tylko mogła, trzymali go, nawet on sam mówi o tym vloga. Trzymają go po prostu w tym domu, jak w klatce, nie pozwalają wychodzić, żeby mu się krzywda nie stała. Bo mieli te informacje codziennie, ktoś przychodził z ludzi, znajomych, sąsiadów, że ktoś planuje go porwać. On te informacje miał codziennie, mówił o tym na vlogach i zignorował to. I przyszedł dzień, że przyszli do domu czterech gości, przebranych za policjantów albo policjantów, nie wiadomo. I wyciągnęli go z domu. On zaczął się wyrywać, to go postrzelili w nogę. Zabrali go na łódkę i odpłynęli gdzieś. I od tej pory są poszukiwania, szukają go. FBI przyjechało ze Stanów Zjednoczonych, swoje dochodzenie robić na własną rękę. Też go szukają. No i tak to wygląda i teraz powiedzcie, że Mindanao niebezpieczne. Mi się wydaje, że jeżeli się podróżuje po Filipinach, nawet po tym Mindanao i wpadacie na przykład, bo tam dużo vlogerów do tego Zamboanga jeździ, nie? Jeździło. Dużo vlogów możecie zobaczyć. No to wpadają na dzień, dwa i wypad. Nie to, że mieszkają tak jak ten chłopak. No chłopak tam zamieszkał. Zamieszkał w środku gniazda osób, które po prostu go nie lubią. No mógł komuś, jak słucha, Oli się sieje, że mógł po prostu komuś zajść ze skórę. I on o tym też mówi, że tam były jakieś zgrzyty, tak? Generalnie ludzie, między którymi mieszkał, po prostu go bardzo nie lubili. Do tego muzułmanie. Są te pogróżki. No, chcieli po prostu, żeby chyba zniknął, a on tam się uparł i został. Zaraz powiecie, że Mindanao niebezpieczne. No to teraz powiem wam, że na przykład w Manili, to chyba było w lipcu, czterech policjantów porwało czterech turystów. Tak, na północy Filipin. W czerwcu też było jakieś porwanie, ale już nie wiem, gdzie już zapomniałem. Vanessa, be careful baby, ok? W czerwcu było porwanie, w lipcu było porwanie, no i było to na północy Filipin, tak? Więc no, czy to Mindanao jest niebezpieczne? Słuchajcie, tam kiedyś toczyły się wojny. Tam była ta terrorystyczna organizacja połączona z Al-Kaidą. Filipińczycy w tym Marawi walczyli, wybili ich. No ale może nie wszystkich, może zostali, tak? Ta organizacja, o której mówię, to w ogóle nawet nie są Filipińczycy, to są ludzie z Malezji, którzy przypłynęli do Filipiny i nawet po filipińsku nie potrafią mówić. Wiem to od żołnierzy i policjantów, z którymi rozmawiałem na ten temat, tak? Ja byłem wcześniej przekonany, że to po prostu Filipińczycy, muzułmanie, którzy, no nie wiem, przeszli na tamtą stronę mocy, złą stronę mocy, tak?
A się okazuje, że to nie, że to nawet nie są Filipińczycy, no, tylko z Malezji. Takie rzeczy jak porwania dzieją się na całych Filipinach. Na Mindanao, w Manili, w Cebu, wszędzie się to może wydarzyć. Raz na jakiś czas po prostu się zdarzy. 4 dni temu chyba w Malezji skazali tych z tej organizacji Abu Sayyaf za 2000 porwań, tak? Ale to w Malezji chyba były te porwania, nie wiem. Więc no dzieje się niedobrze na Filipinach. No, ja zawsze mówię wam, że Filipiny to bezpieczny kraj, można tu przyjeżdżać i spokojnie podróżować. No i ja się czuję bezpiecznie, ale kiedyś policjant mi powiedział właśnie, że to, że ludzie się czują bezpiecznie, są nieostrożni. I to ich właśnie gubi, dlatego trzeba mnie zawsze z tyłu no, oglądać się, nie? Ale popatrzcie teraz, jaka sytuacja, nie? Bo jeżeli, nie wiem, podchodzi do ciebie 4 gości i chce ciebie porwać, no to wiesz, co może się stać. To już walka jest o życie, tak? Jak cię wciągną do tego samochodu i pojedziesz z nimi, no to po tobie, nie? Tak? Dlatego możesz zacząć, nie wiem, próbować uciec, walczyć, jeżeli jest taka możliwość, tak? Ale z czym jest problem? Że bardzo często do tych porwań dochodzi w taki sposób, że te osoby, które chcą ciebie porwać, to są osoby przebrane za policjantów, tak? Więc podchodzi do ciebie 4 policjantów i jesteś przekonany, że to jest policja. No i co, będziesz uciekał, będziesz się z nimi szarpał, będziesz, nie wiem, zabierzesz pistolet i zaczniesz do nich strzelać? No nie wiesz, nie? Nie wiesz, no policja to policja, tak? Więc wsiadają do samochodu albo są na siłę wciągani, ale cały czas pewnie z tą myślą, że jednak może to policja, bo nie wiesz do końca, czy to policja, czy nie, nie? Słaba sytuacja, słaba. Jest taki Tim Kay, też kiedyś go chcieli chyba w Cebu porwać, udało mu się uciec. Jest, nagrywa vlogi na Lejtę. Kiedyś, o tym nie wiecie, ale kiedyś też Polak do mnie przyjechał do guesthouse'u i w Cebu też taksówka zamknęła drzwi, przejechali kawałek, zaraz wsiadło 2 gości i też go chcieli uprowadzić w Cebu. A gdzie Cebu, a gdzie Mindanao? Tylko że no mieli pecha, akurat Polak lanie im spuścił i uciekł, tak? Akurat się udało, no. Ale to po prostu na Polaka trafili, tak? Więc zdarza się to czasami i trzeba mieć to z tyłu głowy, że może się to wydarzyć. No wiecie, ja to lubię podróżować, jak gdzieś chodzę po górach, lubię pochodzić, gdzieś zapuścić się tam w te lasy, o jakieś wodospady, takie rzeczy, więc na pewno jakbym pojechał na Mindanao, to nie chodziłbym po takich miejscach nieznanych, tak? A jak już jechał na jakiś wodospad na Mindanao, to na pewno jakieś takie miejsce turystyczne, jako turystyczny punkt i tylko takie odwiedzał. Tutaj na Bohol czy na innych wyspach się zapuszczałem w takie miejsce, gdzie turyści nie chodzą i czułem się bezpiecznie i raczej mi się nic tam nie stało, tak? Ale no mówię, na Mindanao już bym po górach nie latał, tak? Szczególnie te południe Mindanao. Widzicie, na przykład Ryszard mieszka w Davao, tak? W Digos, obok Davao. I mówi, że jest okej. Okay. No, Piotr mieszka na Mindanao też. I też mówi, że jest okej, okay, więc chyba jest okej. Okay. No, druga sprawa. Ten chłopak, jeszcze wrócę do tego chłopaka, którego porwali. Z Filipińczykami to jest tak, że oni mają po prostu taki swój honor. Jak ty go źle potraktujesz i on straci twarz, albo w jakiś sposób będziesz go nie szanował, tak, że on po prostu wyjdzie na jakiegoś idiotę, głupka, w taki sposób go potraktujesz, no to możesz być więcej niż pewny, że mogą być z tego tytułu jakieś problemy. Szczególnie jak mieszkacie w danym miejscu i tam macie zatarg z kimś i go w taki sposób potraktujecie. Na przykład tak jak ja miałem tutaj z tym sąsiadem swoim, tak? No mieszkam tutaj, nie mamy muzułmanów, to są sami katolicy. Znaczy nie katolicy tylko, tutaj niżej jakaś też inna wiara, tam jak się schodzi po prawej. Ale generalnie katolicy, rodzina.
się znają. Takie miałem tutaj z tym jednym zatarg. No można powiedzieć, że muszę uważać na plecy z tego względu, że no, dałem mu taki dysrespekt, nie? Raz po prostu go potraktowałem tak, że on stracił twarz, nie? Stracił twarz. Więc też muszę mieć na baczności, oglądać za siebie, nie? Bo on na przykład nic nie zrobi, ja bym go tam z brzucha strzeliłby i by się przewrócił i połamał. Tylko chodzi o to, że tutaj są connection, nie? Jeden zna drugiego. Tutaj za to, żeby kogoś załatwić, to są, nie wiem, parę stówek i sprawa ogarnięta. Parę, kilkaset złotych, nie? O, Madziaki kochany! Jaki kochany! Ojeja! Co ci mama założyła na głowie? Ty teraz jak aniołek wyglądasz. Jak dziewczynka ty. Oli! You look like a girl now. Co ta mama robi z ciebie? Co? Ha? Kwiatuszku? Co ta mama robi z ciebie? O! Co? Co ona zrobiła? Ściągaj to, ty jesteś chłopak 100%, tak? No. No. Tak. O. Więc dla osób, które podróżują, taki mój advice, zawsze patrzcie na plecy. Nie zapuszczajcie się w miejsca nieturystyczne, a już na pewno nie na Mindanao. Jak jedziecie do Zamboanga, bo można jechać, ja tam też pewnie pojadę, ale mówię, jedna noc i spadamy. Nie, żeby tam przesiadywać kilka dni czy tygodniami, nie? Tam jest zupełnie inna kultura. To jest tak jak wejście w gniazdo owc, nie? A ten chłopak jeszcze, którego porwali, on poślubił tą dziewczynę. Ona cały czas tam na tych vlogach wypowiadała się, że może jest w ciąży, może tamto. No też tutaj mają podejrzenia, że może to też mieć wpływ. No po prostu nie lubili go, no. Nie lubili go, nie wydaje mi się, żeby go ktoś porwał dla pieniędzy. Tylko po prostu, no, pozbyli się go ze swojej wioski, no. Był niewygodny dla nich, nie chcieli mieć go tam i tyle, no. Tak mi się wydaje. Czy go znajdą? Chciałbym, żeby go znaleźli, ale obawiam się, że może być tutaj problem. Niestety. Cieszy mnie to, że FBI przyjechało i robi śledztwo na własną rękę. No i tam współpracuje FBI z tą policją, tu z wojskiem, wszyscy razem kooperują, nie? Więc może coś z tego wyjdzie, oby. No ale widzicie, to niby policjanci, osoby przebrane za policję, ale tak naprawdę nie wiadomo, no bo mówię wam, w Manili w Pasaj, no, czterech policjantów porwało, czterech formersów. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chyba po 2,5 miliona peso chcieli okupu za tych formersów w Manili. Widzicie, także może się to wydarzyć wszędzie, nie? Najważniejsze to jest to, żeby po prostu być grzecznym, miłym, nie kłócić się z nimi, czasami po prostu się odwrócić, schować swoją dumę w kieszeń, odejść, jak jest jakaś dziwna sytuacja i no po prostu odejść w spokoju, nie? A już na pewno nie wchodzić na wojenną ścieżkę, tak jak ja wszedłem z tym sąsiadem tu, nie? Dzieje się, najwięcej to się dzieje właśnie przed wyborami. Jakieś wybory się zbliżają, to wtedy dochodzi właśnie do porwań. Nie wiem, czy teraz jakieś wybory się zbliżają, chyba nie. W czerwcu albo w lipcu Chińczyka też, dwóch Chińczyków porwali. I zażądali okupu. Rodzina wpłaciła okup, a kilka dni później przylecieli na Filipiny 20, jakiś biznes robić. Nie wiem, chyba 20 albo 21 zostali porwani. Okup dali, nie wiem, dzień czy dwa dni później, tak? Czy 23. A 24 znaleźli ich martwych, nie? Więc dawanie pieniędzy też nie ma sensu, bo tak czy tak się załatwią. Ciekawy jestem, czy polska policja by przyjechała, jakby tak Polaka porwali.
czy też by się dołączyła do śledztwa. No, ciekawy jestem. Ale wydaje mi się, że nie. Ale może się mylę, nie wiem. Czy z tymi porwaniami to może się wydawać, że na przykład jesteś silny. Nie wiem, kto by cię tam porwał i tak dalej, nie? Ty sobie dasz radę. Ci Filipińczycy mają po 1,50 m, wiesz, tak na dobrą sprawę, tak dobrze ręką machniesz, to 2-3 na raz byś położył, nie? Ale wiesz, wyskoczą ci z pistoletami przebrani za policjantów, będziesz musiał do policji. Wejdziesz do samochodu, wywiozą cię, gdzie strzelą w łeb. Nic, no, nic nie zrobisz, nie? Możesz być, nie wiem, jak silny i sprytny i... Vanessa sobie domek zbudowała i zaprosiła Oliwiera do swojego domku. I teraz razem siedzą w domku i się bawią. This is your little house? Or store? What is this? House. House? Okay. Dani się poprosiłem, żeby im malunka zrobiła zupkę. Czy tą moringę. Jak chcecie, to wam wyślę takie moringy. Świeża to by nie doszła. Coś tutaj Danusia gotuje. Dla mnie zupkę tu. Także taką mamy pogodę. Dzień w dzień. Uważajcie na siebie. Jak przyjeżdżacie na Filipiny, bądźcie grzeczni. Nie rozrabiajcie. Nie kłóćcie się z Filipińczykami. Jak was wkurzą, to się odwróćcie i idźcie sobie. Czasem to mogą was po prostu prowokować. Chociaż Filipińczycy są bardzo grzeczni, uprzejmi, mili, no ale no, różnych macie ludzi, nie? Wszędzie. Trzeba uważać.